Czy nie dziwi was, jak to było możliwe, że wśród tylu ludzi, którzy przychodzili nad Jordan, Jan Chrzciciel rozpoznał Mesjasza? Sam to wyjaśnia w dzisiejszej Ewangelii. Mówi, że Bóg mu powiedział, że ten, nad którym ujrzy Ducha Świętego, jest obiecanym Mesjaszem. A więc to Duch Święty wskazał Janowi wśród przybyłych nad Jordan Mesjasza, Boga. I tak jest w naszym życiu. Jeżeli chcemy wierzyć, to to nie jest ludzka sprawa. Kiedy czytałem tę Ewangelię, przypomniały mi się słowa z pierwszego listu do Koryntian. Święty Baweł pisze, Nikt nie może bez pomocy ducha świętego powiedzieć, Panem jest Jezus. Wyznanie wiary w Jezusa jest sprawą ducha świętego. Wiara to nie jest sprawa wyboru światopoglądu, decyzji, uznania czegoś za prawdę. Wiara to jest łaska, to jest cud, to jest ingerencja Pana Boga w naszym życiu. Wiara jest darem samego Boga. I to widać w życiorysach tych, którzy się nawrócili. Moi kochani, przepiękne świadectwo daje wielka polska aktorka Stanisława Celińska. Mówi, że przeżyła w swoim życiu ciemne chwile, ciemne lata, kiedy była uzależniona od alkoholu i sobie z tym nie radziła. Ale zanim to nastąpiło, Pan Bóg przygotował ją na ten czas. I mówi, że jest rok 1983 i wtedy zagrała w sztuce de profundis, to jest księga Hioba w interpretacji Czesława Miłosza. Zagrała Hioba, wszystkie inne postaci, przyjaciół Hioba, i w pewnym momencie uświadomiła sobie, że musi też zagrać samego Pana Boga. I zaczęła się zastanawiać, jak ja zagram Boga, jak mówić głosem Boga. Chciała już zrezygnować z tej roli Pana Boga i zlecić ją, poprosić, żeby jej pomógł Gustaw Cholubek, ale w końcu pomyślała, że jednak się postara. Mówi, przeszła przez straszną mękę. Kiedy ćwiczyła głos Pana Boga, nie mogła sobie z tym poradzić. Ale w końcu zaczęła oddawać to, co mówi Bóg, to, co mówi Stwórca ciepłym, pełnym miłości głosem, przedstawiając Pana Boga jako kogoś, kto kocha, kogoś tolerancyjnego, pełnego miłości, wyrozumiałości i ciepła. Poczuła, jak bardzo Bóg jest samotny. Kiedy Bóg mówi, kto mnie obdarował, aby mu to, aby mu to oddawał, odczuła samotność Boga. A potem, kiedy widziała, jak Pan Bóg potraktował Hioba, który mu zaufał, Pomyślała, Bogu trzeba zaufać. Kiedy odgrywałam tę rolę, kiedy wzięłam udział w sztuce de profundis, wtedy zrozumiałam, że Bogu trzeba ufać. A potem przyszły ciemne lata. Mówi, że kiedy była w restauracji i nie chciała pić, a zamawiała kolejne porcje alkoholu, odczuła, że to dzieje się na wyższych poziomach. Że tutaj może tylko pomóc sam Bóg. Zaczęłam się modlić. Musiałam być cierpliwa, bo przecież Pan Bóg ma liczne sprawy na głowie i nie od razu może mnie wysłuchać. I nagle to się stało. Zostało mi to odjęte. To był cud. Dziennikarka pyta: A teraz się Pani tak łatwo dzieli tym przeżyciem? Tak, ponieważ tego doświadczyłam, moim psim obowiązkiem jest. Mówić o tym innym. Jest to dla mnie nieraz bardzo trudne, bo nie są to miłe wspomnienia. Są to bardzo bolesne, trudne przeżycia. Nieraz nie mam siły o tym mówić, nieraz mi się nie chce, ale czynię to, ponieważ wiem, co to znaczy. Współczuję ludziom, którzy przeżywają uzależnienie i myślę, że muszę o tym mówić, bo może ktoś posłucha i dozna tego samego, co ja. Aktorka. Od tego czasu w wielu swoich utworach, także pięknych piosenkach, które śpiewa, dzieli się swoim doświadczeniem. Chciałbym dzisiaj zachęcić do wysłuchania, pewnie na YouTubie jest, piosenka Niech Minie Złość. Przepiękne świadectwo, jedno z wielu Stanisławy Celińskiej. Jej życie mówi o tym, że wiara jest łaską, że Pan Bóg daje nam ten dar. Że to nie od nas zależy. Jezusa w życiu wskazuje nam sam Duch Święty. I tu jest wielka nadzieja, ponieważ jeśli mamy kogoś w rodzinie czy wśród swoich znajomych, kto jest daleko od Pana Boga, trudzimy się, przekonujemy, to odczujmy dzisiaj wielką ulgę, że to nie tylko od nas zależy. Że bardzo wiele możemy zrobić przez modlitwę polecenie tego człowieka. Bogu. A panu będzie czekał na jakieś minimalne uchylenie drzwi serca i sobie wejdzie przez tą szparę, którą ten człowiek zostawi niedomkniętą. Moi kochani, czytałem świadectw kandydata na ołtarze amerykańskiego arcybiskupa Fultona Shina. Mówi, że pewnego dnia zwróciła się do niego siostra umierającego człowieka, który od 30 lat żył bez sakramentów, zerwał. Więź z Bogiem i Kościołem, a teraz jest umierający w szpitalu. Poprosiła, aby arcybiskup szyń z nim porozmawiał, ale wyjaśniła mu i ostrzegła, że przedtem jej brat wyrzucił już 20 księży. Z żadnym z nich nie chciał rozmawiać. Arcybiskup poszedł do szpitala i mówi, że to spotkanie trwało kilka sekund, bo natychmiast został wyrzucony. Ale nie dał za wygraną. Od czasu do czasu przychodził do tego człowieka. Ten człowiek za każdym razem go wyrzucał. Kiedy dowiedział się, że śmierć już jest bardzo bliska, przyszedł z najświętszym sakramentem. Kiedy pacjent go wyrzuca z sali szpitalnej, arcybiskup mówi: Ale dzisiaj nie przyszedłem sam. Z kim przyszedłeś? Jest ze mną Jezus, czy jego też wyrzucisz? Pacjent nic nie odpowiedział, ale wezwał pielęgniarkę, żeby wyprowadziła duchownego. Był już przy drzwiach. Kiedy miał wyjść. Podszedł do tego pacjenta, do tego umierającego człowieka, jeszcze raz, uklęknął przy jego łóżku i szepnął mu do ucha: Dobrze, wyrzucasz mnie teraz, ale obiecaj mi, że gdy przyjdzie śmierć, powiesz: Jezu mój, zmiłuj się nade mną. Wyszedł z sali szpitalnej. Wkrótce dowiedział się o śmierci tego człowieka. Zapytał pielęgniarkę, która była obecna przy jego śmierci: Jak wyglądało jego odejście? Pielęgniarka mówi: Proszę księdza, ksiądz wyszedł z tej sali, a minutę potem ten człowiek powiedział: Jezu, mój, zmiłuj się nade mną. I nie przestał powtarzać tych słów, aż do śmierci. Arcybiskup przyn mówi: Nic, co było we mnie, nie miało na to wpływu. To była inwazja Boga na tego człowieka. Moi kochani, my nie jesteśmy z tego świata. Jest Bóg, który dał nam życie. I Bóg, Duch Święty, wskaże nam zawsze Jezusa, wskaże nam Jego wolę, powie co mamy robić, wskaże nam miejsce, w którym mamy się znaleźć w danej chwili, wejdzie w każdą sytuację naszego życia. Dlatego zawsze miejmy uchylone drzwi serca, aby mógł wejść, kiedy tylko chce. Nie zamykajmy drzwi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. I znowu w tym tygodniu, do powiedzenia, które korespondują ze szklanką dobrej rozmowy: Abraham, jako ojciec wszystkich wierzących i przykład wiary. Dlaczego Noe, który był też wierzący i ufał Bogu, nie został tak nazwany? Te i wiele innych rzeczy poznamy, słuchając do powiedzenia.